Studiowałem historię i byłem studentem archiwistyki. I gdzieś tak w 90 roku, 91 roku w ramach praktyk zawodowych likwidowałem archiwum przemysłu ziemniaczanego. To jest zaświadczenie z 23 października 1945 roku Państwowe Gimnazjum i Liceum imienia Świętego Jana Kantego w Poznaniu. Chodziło o kartki żywnościowe, tak? Żeby ten uczeń mógł dostać kartki żywnościowe, to muszą mieć to zaświadczenie. No więc mówię, czegoś takiego nie wyrzucę na śmietnik, tak? Muszę to zachować, no bo ten pierwotny patron szkoły tutaj się pojawia, tak? Bo jeszcze w 1945 roku Święty Jan Kanty był patronem. No więc mam coś, co powstało no, długo przed moim urodzeniem, prawda? I jest takim dokumentem powojennym. Przyjaźnie nawiązane w tym okresie, one przetrwają całe życie, naprawdę, proszę mi wierzyć. Ja różnych ludzi spotykałem w swoim życiu później, naprawdę. Z tymi kolegami z mojej klasy no, spotykamy się często. Jeśli tak często spotykamy się, to znaczy, że to jest okres, który kształtuje nas na całe życie, a jednocześnie jest to w moim przekonaniu jeden z takich najszczęśliwszych okresów w życiu. Aplikację opierającą się na głównych funkcjach. Byśmy właśnie bardzo chcieli, żeby sami nauczyciele korzystali z naszej aplikacji i pomagali innym uczniom zdobywać wiedzę. My tak właśnie marzyliśmy, żeby przedłużyć to, co się działo w liceum, ponieważ ten czas był dla nas no, fantastyczny, lepszego sobie nie mogliśmy wyobrazić. Przede wszystkim też chcieliśmy kontynuować nasz projekt, który rozpoczęliśmy w ramach trzeciego ELO, czyli nasz festiwal filmowy. Nie wiemy jeszcze sami do końca, co chcemy robić w życiu późniejszym, co się pewnie samo będzie układać, ale no, dostaliśmy się na studia tam, gdzie chcieliśmy. To jest na pewno ważne. Na razie jesteśmy na dobrej drodze. No i zobaczymy, jak będzie dalej.